Cześć, witam Was na moim kanale. Miło mi Was znowu gościć. Przepraszam, że nie było mnie dosyć długo, ale niestety różne obowiązki mnie zatrzymały. Dzisiaj przychodzę do Was znowu z szybkim poradnikiem i tym razem chcę Wam pokazać, jak zrobić taki efekt. Efekt jest bardzo prosty do zrobienia i może Wam się przydać na przykład w Waszych filmach podróżniczych, jakichś z wakacji, ale też z jakichś vlogów i innych różnych filmów. Jest to fajne, ciekawe przejście i warto wiedzieć, jak je zrobić. Dlatego też dzisiaj Wam pokażę, jak to zrobić w Premiere Pro. W tym programie ja pracuję, ale oczywiście w innych programach także da się go zrobić. Pierwsze, co trzeba zrobić, to wyszukać odpowiednie klipy i najlepiej, jeśli te klipy będą do siebie podobne, może nawet z tego samego miejsca. Dzięki temu przy łączeniu tych różnych ujęć będziecie mieli taką ładną, piękną spójność. Będzie Wam się wydawało, że to przejście jest bardziej płynne. Ale oczywiście, jeżeli nie macie klipów z tego samego miejsca albo z tych samych wydarzeń, mogą być, macie z jakichś różnych, nic nie szkodzi, na pewno też fajnie wyjdzie. Kiedy już mamy takie klipy na swoim timeline'ie, musimy je poukładać w taki sposób, w jaki chcemy i zaczynamy je przycinać. Odliczamy sobie 3 klatki i każdy z tych klipów ucinamy do 3 klatek. Kiedy już przycięliście te klipy do odpowiedniej długości, musimy wejść do okna z efektami i wyszukać efektu o nazwie Transform. Przenosimy ten efekt na nasz klip, pierwszy z tych krótkich. I teraz będziemy używali takiego współczynnika jak Scale. I teraz uwaga, bo Scale mamy też w Motion, ale musimy używać właśnie tego w Transform, ponieważ będziemy tego potrzebowali także Motion Blur. Przechodzimy na początek takiego klipu. Zaznaczamy sobie tutaj ten budzik i stawiamy keyframe na naszym współczynniku Scale. Stawiamy 100%, przechodzimy 2 klatki i zaznaczamy sobie 150. Robi nam się kolejny keyframe i mamy już pierwsze zbliżenie. Ale teraz musimy zrobić jeszcze motion blur, żeby to jakoś fajnie wyglądało, bo nie możemy zostawić w ten sposób. Znaczy możemy, to nawet ten efekt też nie będzie źle wyglądał, ale my chcemy, żeby ten efekt wyglądał jeszcze lepiej. A więc, żeby zrobić ten nasz motion blur, musimy zejść na dół i odznaczyć tutaj ten checkbox z napisem Use Composition Shutter Angle. I tutaj na dole w Shutter Angle wybieramy sobie 360, największą wartość, jaką możemy. Moje przejście jest dynamiczne, dlatego ja wybieram tą największą wartość. Jeżeli Wy uważacie, że to będzie za duże rozmycie, możecie zawsze troszeczkę ją zmniejszyć. Żeby jeszcze zrobić bardziej płynne to powiększenie, możecie zaznaczyć te 2 keyframe, kliknąć prawym przyciskiem, wybrać Auto Bezier. I już mamy nasz efekt rozmycia. Jeżeli mamy już to zrobione, kopiujemy sobie ten cały efekt Transform i wklejamy do wszystkich pozostałych klipów, które mamy przycięte. Ale żeby tutaj w moim klipie mamy też klip początkowy i końcowy, taki dłuższy, to żeby one się ładnie, spójnie łączyły, przechodzę do tego klipu najpierw początkowego, wybieram 2 ostatnie klatki, przechodzę 2 ostatnie klatki tutaj od końca i tutaj też używam tego samego efektu, czyli Transform. Zaznaczam najpierw Scale na 100, przechodzę do końca klipu te 2 klatki, zaznaczam 150, znowu oznaczam checkbox, 360 i tutaj mamy już pierwszy efekt. Teraz przechodzimy do ostatniego klipu, tym razem na początek, znowu zaznaczamy sobie 100% Scale, ale tym razem po 2 klatkach nie zaznaczamy 150, tylko 120, ponieważ ten klip jest Full HD i jeśli go powiększę za dużo, on będzie później przez chwilę jeszcze pokazywany, to będzie miał trochę słabą jakość, dlatego zaznaczam 120, ale jeśli Wy macie ten klip w 4K, możecie go powiększyć sobie dużo mocniej. Znowu oznaczamy checkbox, znowu oznaczamy shutter angle i gotowe. Teraz możemy wrzucić tylko jakieś efekty dźwiękowe albo jakąś muzykę i Wasze przejście jest zrobione. Dzięki wielkie, to był taki szybki poradnik. Widzimy się już w kolejnym odcinku. 2 inne filmy do oglądania tu i tu oraz przycisk do subskrypcji tutaj. Nie namawiam, ale zachęcam. Dzięki wielkie, na razie, cześć.